Witajcie, kochani, o poranku. Dzisiaj zaczynamy z Bożym Słowem, tak jak każdego dnia, ponieważ to jest Słowo, które jest niezawodne, to jest Słowo, które nas przeprowadza przez najtrudniejsze wydarzenia, to jest Słowo, które uwalnia nas od strachu, słowo, na którym możemy budować swoje życie, które nigdy się nie zawali, jest jak solidny fundament. Dlatego otwórzmy dzisiaj swoje Biblię i budujmy się na tym Słowie. Zachwyca mnie to, kim był Jezus, jaki był Jezus. Cała moja przygoda z chrześcijaństwem rozpoczęła się właśnie od momentu, kiedy Jezusa poznałam. Zaczęłam czytać Ewangelię, zaczęłam od Ewangelii Mateusza, przeczytałam całe, jednego dnia przeczytałam całą Ewangelię Mateusza. Zachwycił mnie, porwał mnie. Moje serce zostało na zawsze skradzione, krótko mówiąc, ponieważ. Boża miłość, boża szlachetność i czystość. Czystość jest czymś, czego nie znajduję tutaj na tej ziemi u żadnego człowieka. I nawet w literaturze pięknej, chociaż jest wiele różnych pięknych okruchów, szlachetności i wzniosłego ducha, nie, nawet w jednym ułamku nie, nie oddaje tego, co znalazłam właśnie w Ewangeliach, gdzie Bóg po prostu porwał moje serce. Hmm, Swoją osobą, swoją osobą, swoim charakterem i najpiękniej wyrażoną w życiu Jezusa Chrystusa. I zachwyca mnie również to, jak Jezus mm, mówi sam o sobie, i kiedy zwrócimy uwagę na to, ja zaczęłam podkreślać te wszystkie fragmenty, w których Jezus e, opowiada o sobie, wskazuje na to, kim jest, w jaki sposób o sobie mówił, kiedy mówił o sobie, że jest synem człowieczym. Kiedy mówił o sobie, że był synem Bożym, kiedy wskazywał na siebie jako tego, który był mesjaszem, który miał przyjść, kiedy mówił o sobie, że jest Bogiem. I dzisiaj taki właśnie fragment chciałam otworzyć. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 58 werset. Jezus mówi tutaj o tym, że Abraham pragnął ujrzeć jego dzień, pragnął ujrzeć ten dzień wybawienia, kiedy. Jezus Chrystus przyjdzie tutaj na ziemię i wypełni swoją misję, i stanie się tym barankiem, którego Bóg dostarczył, że tak powiem, na ofiarę. Pamiętacie, kiedy Abraham miał złożyć swojego syna na ofiarę, Bóg powstrzymał jego rękę, tak żeby tego nie zrobił, ponieważ innego baranka już jakby sobie obmyślił, żeby, żeby był złożony. I Abraham wiedział, że to z łaski Boga i z Jego miłości, jego syn został zachowany, ale również jego życie zostało zachowane, ponieważ taki ojciec, któremu ginie dziecko, no, można powiedzieć, że już przestaje, przestaje żyć swoim życiem, również tak jakby umarł. Więc Abraham przyjął tą łaskę, która była w Bogu, jakby zaocznie, zanim. Jezus umarł, tak? Abraham żył wcześniej, ale jak gdyby Bóg dał mu zrozumienie tego aktu proroczego, jakim było niezłożenie swojego syna na ofiarę, ponieważ Bóg oddał swojego syna na ofiarę. I ci, którzy stali obok, różni religijni Żydzi oburzali się, że jak to Abraham, skoro ty jeszcze nie masz 50 lat, więc jak mogłeś widzieć Abrahama? i Jezus wtedy wypowiada właśnie te słynne słowa w 58. wersecie. Zaprawdę, zaprawdę. Zawsze kiedy mówił o czymś bardzo ważnym, o czymś co jest kluczowe i najważniejsze, to mówił zaprawdę, zaprawdę, jakby chciał podkreślić teraz uważajcie, teraz słuchajcie, ponieważ wypowiadam coś, co jest prawdą uniwersalną i bardzo głęboką. Zanim Abraham był, ja jestem. Ktoś może powiedzieć, to jest jakieś niedokończone zdanie. Ja jestem, jestem kim? Kim jesteś? Jezus tutaj wskazywał na swoją y, egzystencję, y, można powiedzieć, proegzystencję, tą egzystencję zanim przyszedł jako człowiek i zaczął żyć ludzkim życiem, że zanim Abraham powstał, Jezus już był, ponieważ był tym, który był i który jest i który będzie. Y, wskazał na siebie jako tego, który żył wiecznie, który żył przed powstaniem świata który żył jako Bóg. I Żydzi, którzy go słuchali, dobrze go zrozumieli, ponieważ porwali kamienie i chcieli w niego rzucać, chcieli go zabić, ponieważ w ich uszach brzmiało to jak bluźnierstwo. On wskazywał na siebie jako na Boga. Odwało się również do imienia Bożego Jestem, który jestem. Ja jestem. To nie jest niedokończone zdanie, to jest imię. Zanim Abraham był Ja jestem. Wiecie, to jest niezwykłe, że Jezus nawet w obliczu ludzi, którzy byli Mu nieprzychylni, którzy nie rozumieli, wypowiada te słowa po to, żeby ci, którzy potem czytają, tak jak my czytamy to słowo, ono do nas dotarło, żeby ono nas wzruszyło. Ci ludzie tego nie przyjęli, nie rozumieli, ale wszystko, co mówił Jezus, zostało zapisane i teraz jest czytane przez tych, którzy wierzą, którzy przyjmują to słowo i dla których to słowo staje się fundamentem wiary, fundamentem ufności tego, co będzie w przyszłości. Ponieważ skoro sam Bóg przyszedł po to, żeby zawalczyć o mnie, żeby oddać swoje życie, żeby przez swoją łaskę przygarnąć mnie, to nic mi już nie grozi. Tak? To znaczy, że jestem zaopiekowana. To znaczy, że moja przyszłość jest zapewniona. I, yy, i to, jest, yy, to jest wspaniałe. Czytając Ewangelię możemy odnieść ją do swojego życia i ona może mieć realny wpływ. Możemy się uspokoić odnośnie przyszłości, ponieważ Bóg, sam Bóg zatroszczył się o mnie. Oddał wszystko, co miał po to, żeby pozyskać mnie i żeby mogła żyć wiecznie. Boże, my chcemy Tobie dziękować za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Każdego dnia za Niego dziękujemy, że, że Ty, Boże, nie oszczędzałeś niczego, co masz, po to, żeby nas pozyskać, żeby nas um, ukochać, żeby przekazać nam tą wiadomość o tym, że Ty nas kochasz, że Ty nas potrzebujesz. I um, i dzięki temu, dzięki temu Słowu, dzięki temu zapewnieniu możemy żyć każdego dnia. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mam do Ciebie przystęp. I wyznając swoje grzechy, mogę, być, mogę żyć w takiej czystości, w jakiej żył Jezus. Mogę przybliżać się do Ciebie, mogę uczestniczyć w Twojej świętości. W innym przypadku bym zginęła, ale Ty mnie oczyszczasz właśnie dzięki temu, co zrobił Jezus. I mogę mieć. Taki swobodny dostęp do ciebie, do tronu Bożego, do świętych rzeczy. I chcę Ci dziękować za to. Chcę cenić to. Każdego dnia chcę to cenić. I w obliczu tego, co się dzieje teraz dookoła tych trudnych, trudnych czasów, chcę pamiętać o tym, co jest najważniejsze. O tym, co jest najważniejsze. O życiu wiecznym, które mi zapewniłeś, które mi dałeś. I to, co jest teraz chwilowe, ono za chwileczkę to przeminie, tego nie będzie. Ale ty będziesz trwał i ja będę trwała w Tobie yy, i to będzie dobry czas, który już teraz się zaczyna. Amen. Kochani, błogosławi Was na dzisiejszy dzień. Yy, dziękuję za Was Bogu, dziękuję, że jesteście, że trwacie przy nim, że go kochacie. Yy, jak zawsze zapraszam do komentowania do tego, byśmy dzielili się swoją wiarą, nie krytykowali swoich poglądów, nie krytykowali siebie nawzajem, że jakoś inaczej rozumiemy pewne rzeczy, ale żebyśmy przyjmowali siebie po bratersku z życzliwością i, i byli uważni na to, co mówimy dlatego że najważniejsza w tym wszystkim jest miłość, najważniejsza jest relacja, yy, a wszyscy się uczymy w swoim tempie. Tak więc yy, czekam na wasze komentarze yy, do zobaczenia jutro. Z panem Bogiem.